W najbliższym czasie w Plazie dni otwarte przedszkoli i szkół niepublicznych i dzisiaj z Panią chciałabym na ten temat, na temat tego eventu ogólnie porozmawiać. Proszę powiedzieć, co to dokładnie będzie za event? W najbliższym weekendzie 25-26 maja zaplanowany jest event poświęcony drzwiom otwartym prywatnych przedszkoli i szkół w Toruniu. No niestety nie wszystkie te placówki wezmą udział, ale myślę, że będzie to taka miarodajna próbka tej oferty, która na rynku się znalazła. I taki jest właśnie cel, żeby zaprezentować możliwości, ofertę tych instytucji, żeby dzieci miały też możliwość skorzystania z jakichś atrakcji. Będą różne warsztaty, pokazy, więc myślę, że będzie to atrakcyjny czas i dla dzieci, i dla ich rodziców. Skąd pomysł, żeby zorganizować tego typu event? Myślę, że jest to dyktowane potrzebą rodziców, żeby ta oferta bliżej do nich dotarła. Tym bardziej, że to jest taki czas, kiedy właśnie rodzice poszukują miejsca dla swoich pociech w przedszkolach, w żłobkach, w szkołach. Właśnie wiosną takie decyzje są podejmowane, więc myślę, że nigdy nie zaszkodzi, jeśli tych informacji na ten temat będzie więcej. Pani, można by powiedzieć, zna i szkoły publiczne, i niepubliczne, przez to, że sama prowadzi Pani właśnie szkołę niepubliczną. Skąd pomysł, żeby otworzyć taką właśnie placówkę? Pomysł jest zrodzony właściwie z naszego doświadczenia zawodowego i prywatnego. I skrzyżowanie tych doświadczeń doprowadziło nas do wniosku, że chcemy zrobić szkołę, którą polubią dzieci i która da im umiejętności przydatne w przyszłym życiu. I stąd nasze skupienie na kompetencjach językowych, a także kompetencjach związanych z wyszukiwaniem informacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Na pewno jest to jakaś inwestycja, taka szkoła, która może zaprocentować się na lata. W związku z tym chciałabym, żebyśmy jeszcze raz przypomnieli, w jakim dniu dokładnie odbędą się te dni otwarte i w jakiej godzinie. Bo to, że tutaj są w Plazie, to już mówiliśmy. Tak, sobota i niedziela, 25-26 maja, a w związku z tym, że to jest szczególna data, bo wiąże się też z Dniem Matki, też są specjalne atrakcje przewidziane, takie, które się z tym wiążą. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję.